kukło. Rej? Co się mówi? Konnichiwa. Konnichiwa. Będziemy robili technikę, która się nazywa jak, Kasper? Ole. Ikio. Oma. Ikio. Jeszcze raz. Ikio. Oma. Całym zdaniem. Ikio omote. Ikio omote. Bardzo ładnie. Wstajemy. Kasper z Zosią. Tutaj, nadpod siebie. Tutaj Kasper. Tutaj Zosia bliżej, kawałek zapraszam. Ukłon. Baczność do siebie. Ukłon. Rej. Rej. Bardzo ładnie. Przywitanie. Szacunek do siebie. Teraz prawa nóżka do przodu Zosieńka. I prawa rączka łapie za prawą rękę. Zatrzymać się. Stop. Pozycja Aihami. Kateretori. Tudzież Kosadori. Kosa, czyli na X, tak? I robimy sobie technikę, która się nazywa Ikiomote, czyli robimy, zaczynamy od lustereczko, Kasper, lewa ręka idzie gdzie? Do łokcia. I gdzie robimy trzy kroki? Trzy kroki, idziemy do przodu, od strony brzuszka, kolegi, koleżanki, z którym wykonujemy technikę. Teraz, żeby było wszystko widać, czekaj. Bardzo ładnie. Siedzimy w pozycji kiza. Palce lekko podwinięte. Tak? I główka Zosia odwrócona w drugą stronę. Bardzo ładnie. Zosia, prawa noga do przodu. Przywitanie! Było przywitanie. To jest rej. Ukłon to jest przywitanie. Prawa nóżka to jest ta druga nóżka prawa. Zosieńka, druga prawa i druga rączka prawa. Zosia wyciąga rękę. Teraz Zosia będzie robiła technikę. Więc Zosia wyciąga rękę do przodu. Kasper łapie rękę od góry. Zosia robi lustereczko, bardzo ładnie. Lewa rączka łapie do łokcia, tam gdzie pokazuje Kasper. Ale zobaczcie, bardzo ważna sprawa, żeby były cztery palce z góry, a kciuk, żeby poszedł do, w stronę ziemi. Kciuk w stronę ziemi, cztery palce do środka. I idziemy, ile kroków do przodu, Zosia? Trzy kroki, idziemy. Raz, jeden, dwa, trzy. Super. Kasper się kładzie, Zosia koło niego, robi ciastolinę, pozycja kiza z tyłu paluszki Zosieńka. Kiza, czyli podwijamy paluszki, bardzo ładnie. Pozycja kiza i sejza. Kasper, bardzo ładne ustawienie nogi, noga lekko podwinięta, żeby kręgosłup był chroniony i ręka przygotowana do klepania. Kosa, dory, ikio, omota. Prawa noga do przodu. Kasper, prawa noga do przodu była. Zosia, prawa ręka. Trzy kroki do przodu. Siadamy kiza, Kasper, pozycja kiza. I... Kosa, dori, ikio, omota. Boli to... Klepiemy Zosieńka, klepiemy. Nie tak mocno, Kasperek, delikatnie, żeby nie bolało. Zosieńka, buzia w drugą stronę, zapraszamy. O tak. I klepiemy rączką o matę. Dziękuję. Tak, żeby nie bolało Zosi. Bardzo ładnie. Dobra. Wstajemy. I teraz Zosieńka. Zosieńka, ukłon do Kasperka. Rej. Bardzo ładnie. Prawa nóżka z przodu. Cofnijcie się kawałek, żebyście mieli miejsce. Zosia, cofnij się do tyłu kawałek. Tak, cofnij się jeszcze. I kosa, dori, ikio, omote. Zosia, lustereczko, ręka do góry. Jakbym chciał patrzeć na swoją dłoń, na lustereczko. Lewa ręka łapie za łokieć. Bardzo ładnie. I jedziemy. Trzy kroki do przodu. Raz, dwa, trzy. Bardzo ładnie. Kasper kładzie się, lekko noga podwinięta. Bardzo ładnie. I robimy ciastolinę. Zosia, jak siedzimy? Jak jest sejza? Jak jest kiza? Kiza było, tak? Bardzo ładnie. Pozycja kiza. Super. Bardzo dziękujemy. Wstajemy do siebie. Usadori ikio omote. Prawa nóżka z przodu, prawa ręka. Druga osoba łapie z prawą ręką, lustereczką, lewa ręka do łokcia i robimy trzy kroki w stronę brzucha. Rej. Dzień dobry, nasi klubowicze. Chciałbym Was zaproponować kilka ćwiczeń, które możecie sobie zrobić w domu. Mając do dyspozycji oczywiście warunki domowe, może to być nawet zwykła klepka. Ja oczywiście mam kilka mat, które są w domu, ale możecie to zrobić na dywanie, na wykładzinie lub nawet na rozłożonej kanapie, jakbyście chcieli. Można też to robić, dobra? Na początek oczywiście kamale, baczność, ukłon, rej, tak, ukłon,
I pozycja. Lewa pozycja. Kamae. Tak. I pozycja. Kamae. I co możemy sobie zrobić? I do przodu, i do tyłu. Pamiętacie nasze liczenie? Dzieci na pewno pamiętają, więc można je zaprosić do treningu i robimy razem wspólnie. Pecz, ni, san, si, go. I w tym. Pecz, ni, san, si, go. Kolejna część. Może po ukosie będzie więcej miejsca. Szomenuć, kamae pozycja, prawa noga. Szomenuć, lewo. Szomenuć. Szomenuć. Szomenuci i w tył. Ecz. Ni. Sam. Si. Go. Małe pozycje. Mamy kamae. Mamy szomenuci. Teraz krok irimi tenka. Irimi. Czyli wejście do przodu. Irimi tenkan. Kamae pozycja. Irimi tenkan. Kamae pozycja. Irim, tenkan, kamae pozycja. Irim, tenkan, irimi, tenkan. Irim, tenkan, irimi, tenkan. Irim, tenkan, irimi, tenkan. Irim, tenkan, irimi, tenkan. Bardzo ładnie. Można to robić powoli, jeszcze wolniej, czyli tak naprawdę krok irimi, stawiając irimi, czyli krok do przodu. Lewa pozycja hidarihame, pozycja kamae. Lewa pozycja, lewa noga z przodu. Kamae pozycja, kamae i lewa noga z przodu hidarihame. Prawa noga migihame. Hidarihame. Migiha. Hidarikame. Migiha. Hidarikame. Migiha. Hidarikame. Okay. W pierwszej kolejności pokażemy pozycję walki. Lewa pozycja.